Elektrownia Turów to czwarta co do wielkości w Polsce węglowa elektrownia cieplna, kondensacyjna, blokowa, z międzystopniowym przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. Opalana jest węglem brunatnym. Elektrownia została uruchomiona 28 sierpnia 1962 roku. Zakład znajduje się w Bogatyni, w powiecie zgorzeleckim, na styku granic Polski, Czech oraz Niemiec. Jej moc osiągalna wynosi 1500 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej brutto to około 13 milionów MWh, podczas której zużycie węgla brunatnego na jej produkcję i produkcję energii cieplnej wynosi około 12 milionów ton. Elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku. W 2005 roku zakończono jej kompleksową modernizację. Był to jeden z największych procesów inwestycyjnych w Europie Środkowej, dzięki czemu jest najnowocześniejszą w kraju elektrownią opalaną węglem brunatnym. Dysponuje 6 nowoczesnymi blokami z kotłami fluidalnymi o wysokiej sprawności. Udział mocy w systemie energetycznym kraju wynosi na rok 2020 około 5%. Paliwo podstawowe to węgiel brunatny, dostarczany przenośnikami taśmowymi z kopalni węgla brunatnego Turów. Jako paliwo uzupełniające stosuje się od 2009 roku biomasę. Kopalnia w Turowie położona jest w obszarze obniżenia żytawskiego, leżącego między Masywem Murzyckim a zachodnią częścią Gór Izerskich w obrębie Podgórza Izerskiego. Kopalnia Turów znajduje się w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w centralnej części tzw. Worka Turoszowskiego, leżącego między granicami państwowymi Niemiec i Czech. Zakres działalności kopalni Turów obejmuje górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego, wydobywanie kruszywa i gliny, unieszkodliwianie odpadów i ochrona środowiska przed ujemnymi skutkami działalności górniczej, w tym rekultywacja terenów podgórniczych. W 1947 roku wprowadzono nazwę Turów, a eksploatowane złoże nazwano Turów 1. W 1968 roku rozpoczęto budowę kopalni Turów 2. Powstał wówczas kombinat paliwowo-energetyczny, który poza dwoma złożami obejmował również elektrownię cieplną w Turoszowie. Roczne wydobycie to około 12 milionów ton węgla. Dodatkowo zdejmowane jest 30 milionów metrów sześciennych nakładu. Powierzchnia odkrywki wynosi 2,5 tysiąca hektarów. Węgiel brunatny jako paliwo podstawowe dostarczany jest przenośnikami taśmowymi do elektrowni Turów. Kopalnia Turów i elektrownia Turów wchodzą w skład holdingu Polskiej Grupy Energetycznej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie transgraniczne o kontynuację eksploatacji kopalni węgla brunatnego Turów. Koncesja kopalni miała wygasnąć w kwietniu 2020 roku, ale w marcu 2020 roku polski rząd przedłużył ją o kolejne 6 lat. Polski rząd zgodził się na wolę kontynuowania przez grupę PGE wydobycia na tym terenie do 2044 roku, kiedy spodziewane jest całkowite wyczerpanie złożów węgla. Później polski rząd ogłosił, że kopalnia zostanie zamknięta do 2044 roku, twierdząc, że jest to zgodne z unijnymi planami ograniczania emisji. Rozbudowa kopalni przez Polską Grupę Energetyczną spotkała się z wielkim sprzeciwem czeskiego rządu, ponieważ pobliskie czeskie i niemieckie społeczności twierdzą, że oddziaływanie kopalni na środowisko poważnie wpływa na ich jakość życia i zagraża przetrwaniu kilku wiosek przygranicznych. Według badań geologicznych dalsze wydobycie grozi zapadaniem się gleby w niemieckim mieście Zittau. W lutym 2021 roku Republika Czeska pozwała Polskę w sprawie kopalni przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Jest to pierwszy raz, kiedy państwo członkowskie Unii Europejskiej pozwało inne państwo w sprawie ochrony środowiska. W maju 2021 roku Polska sprzeciwiła się nakazowi sądu, który nakazał natychmiastowe zamknięcie kopalni, twierdząc, że miałoby to negatywny wpływ na system energetyczny kraju i doprowadziło do utraty tysięcy miejsc pracy. Z kolei koncepcja stworzenia alternatywnych źródeł energii odnawialnej dla regionu sporządzona przez KIKE wskazuje, że według szacunków dałoby to około od 800 do 4000 miejsc pracy więcej niż kopalnia i elektrownia węglowa. Przy jednoczesnym zaoszczędzeniu ponad 13 miliardów euro na kosztach produkcji energii elektrycznej w ciągu następnych 25 lat.
Thank you.